Witajcie dzisiaj, kochani. Jest dzisiaj piątek. Ja dzisiaj nie jestem w pracy. Mam wizytę u lekarza. Wynikła u mnie taka dziwna sytuacja. 2 lata temu usunęłam tarczycę i pojawił się kolejny guz na szyi. Mam nadzieję, że będzie to guz niezłośliwy. Podejrzenie jest ektopowa tarczyca, czyli odrost w nietypowym miejscu. No zobaczymy. Dzisiaj jadę, bo muszę skonsultować to. Najprawdopodobniej muszę się poddać kolejnej operacji usunięcia. Guzek jest w tym miejscu. Gdzieś około 3 cm ma, więc spory. Wyczułam go sobie po świętach, więc od tamtej pory non stop coś diagnozuję. No zobaczymy, jak to będzie. Adusia wczoraj miała mieć bal, tak, Corunio? No, ale zachorowałam. Ale zachorowałaś, no właśnie, i siedzi w domu, ma katar. Wczoraj troszkę gorączkowała, gdzieś około 37,8 miała. Moje dzieci z przedszkola bez mnie zaczęły ten bal. No, nic nie szkodzi, w przyszłym roku będzie kolejny, Corunio, więc będziesz miała okazję iść i wykorzystać sobie swoją sukieneczkę Elzy, prawda? No, ale mam nadzieję, że ten pistolet na klej się dobrze klei, no bo mam nadzieję, że ta suknia będzie piękna. Na pewno będzie piękna. Prześlicznie, Corunio, wyglądałaś. Ale mam nadzieję, że moim ludziom z przedszkola się podobają te kolczyki. No i takie widzicie historie. Ja trochę problemów mam zdrowotnych, Adusia też troszkę choruje. Ale no, mam nadzieję, że obędzie się bez antybiotyku. Tym bardziej, że teraz do lekarza się dostać to w ogóle graniczy z cudem. Same teleporady. A ja mamy oszukałam, że mnie boli głowa. Tak? No bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, Adusiu. I co jeszcze miałam wam wspomnieć odnośnie tych teleporad? Uważam osobiście, że to, że znalazłam sobie tam jakiegoś guzka, to teleporada absolutnie. No to nie ma szans, żeby już w tym stadium, nie stadium, co ja gadam, głupoty, że w tym czasie ktokolwiek by mi zlecił jakąś biopsję, czy by mi zlecił jakieś USG, jeżeli chodzi o taką podstawową opiekę zdrowotną. Ja wszystko robiłam prywatnie, czyli biopsja prywatnie, wizyta prywatnie u lekarza. Jedynie co mi się udało z NFZ-u, to zdobyć skierowanie do poradni chirurgii ogólnej. I dzisiaj się tam udam i będę już na kasę chorych, czyli państwową, całą tą sprawę prowadzić dalej. No zobaczymy, może coś się wyjaśni. Chcę mieć to już z głowy za sobą, nie myśleć o tym. Także tak. Wyszłam z wizyty. Muszę trochę ochłonąć. Czekałam na nią bodajże 3 godziny. Ale nic, ja jestem cierpliwa. Jeśli trzeba czekać, to czekam. Wiadomo, nie tylko jestem chora, różni ludzie są chorzy. Pan doktor mnie przyjął. Bardzo miły lekarz wyjaśnił mi wszystko, wytłumaczył oczywiście. Tego się nie da wyciąć ani w tym szpitalu, ani w tym drugim, którym usuwałam tarczycę, ponieważ ten guzek jest zlokalizowany bardzo wysoko, głęboko i wymaga to specjalistycznego sprzętu. Nie wiem, gdzie się udam. Myślę, zastanawiam się. Na tyle był miły, że zadzwonił przy mnie, skonsultował się od razu z tym chmielnikiem, powiedział mi, jakie są reale w tym temacie. No wiadomo, kazał mi się nie martwić, no zobaczymy. Dał mi jakieś tam namiary na jakąś panią profesor, która się zajmuje chirurgią głowy i szyi. I już dzwoniłam. Wizytę mam w poniedziałek. I działamy dalej. Pijemy sobie kawkę, Agatka też kawkę, a Adusia herbatkę. Lubi herbatkę? A
No, lubię ja herbatkę owocową. Super. Dobra, konsumujemy. Popatrzcie, tu już mamy kuchnię. O, ładna, ładna kuchenka. Ale jeszcze nie posprzątana, więc ja się zabiorę za robienie kakałka. A mama nie chce tu przyjść, bo nie chce przyjść, bo ja jestem na nią obrażona. Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj niedziela, czyli taki musi być rytuał, jeżeli chodzi o obiad. Pewnie u Was to samo, u mnie rosół. Zaraz Wam pokażę, już się gotuje. No i mamy rosołek. Mamy tutaj kluseczki, będą się gotować. Rosołeczek też nam się już gotuje, może nawet już za bardzo. Musimy go podkręcić. Może na trójeczkę. Kluseczki do rosołku. I teraz tak, ja dzisiaj przygotuję, to znaczy coś tam upiekę. Myślę, że ten keks, o którym wcześniej wspominałam, w lodówce chyba mam nawet... O, kto tam idzie? Adusia. Cześć Adusiu, przywitaj się. Dzień dobry. O, dzień dobry. Czy pani Adusia już jest zdrowa, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. No, a kto grzebie w nosku? No nieładnie. Tak? Adusiu, a powiedz mi, gdzie jest nasz kotek? Gdzie jest Lucuś? Bo widzę, że gdzieś mi uciekł, nie widzę go na horyzoncie. Przyprowadzisz Lucusia do nas? No. Okej. Okay. Adusiu, kochana, powiedz mi, co tam zjadasz? Co pysznego? Marchewkę. A kucniesz sobie, bo nie widać cię? Okej. Okay. Dobra ta marchewka? Ja jem marchewkę dlatego, żeby być zdrowym. Aha. Myślisz, że wyzdrowiejesz po marchewce, tak? A marchewka ma witaminki. Wiesz o tym? Mhm. Dobra, no to wcinaj, ty mój króliczku. Dzisiaj na dworze pogoda idealna, baśniowa. Super to wygląda. Pięknie pada śnieg. Takimi delikatnymi płatkami powolutku. Chyba nie ma wiatru, ale jest troszkę zimno. Widzę, że na temperaturze, na termometrze, nie wiem, czy mam wyostrzy aparat, ale chyba nie. Około minus 8. Dzisiaj, czyli w niedzielę, na moim kanale pojawi się film odnośnie remontu, organizacji mojej nowej kuchni, jak to wygląda i tak dalej. W tym filmie nie wspomniałam Wam o tym, że wymieniłam również płytki podłogowe i w moim przypadku to była po prostu decyzja nie za bardzo pozytywna. Jestem bardzo rozczarowana tymi płytkami. Wyglądają może i pięknie, mają kolor i imitują beton, ale to są płytki matowe i one się tak ciężko, ciężkie są w utrzymaniu czystości, w ogóle ciężko się je myje i przed każdym umyciem tej podłogi muszę najpierw gąbką szorstką doszorowywać wszystkie plamki i zresztą ta ścierka, o mopie to nie ma w ogóle mowy, żeby w ogóle mopem tą podłogę umyć, ponieważ mop staje po prostu w miejscu, nie da się, nie ma żadnego poślizgu, także nie polecam. Ja Wam zaraz pokażę tą podłogę. Prezentuję moja podłoga. O, może coś bliżej będzie widać, jaka to jest faktura podłogi. Ogólnie bardzo mi się podoba ta podłoga, podoba mi się jej wygląd, faktura i tak dalej. No ale słuchajcie, jeżeli chodzi o utrzymanie jej czystości, czy po prostu umycie jej, no to zwlekam z tym myciem zawsze bardzo długo, ponieważ po prostu jest to dla mnie mega wysiłek. Na kolanach i ręcznie trzeba tą podłogę umyć. Adusiu, co ty tam robisz? Moje naczynia. No bardzo ciekawie, kochanie. Tylko mi tam nic nie zepsuj, dobrze? Dobra, będę uważać, żeby nic nie popić. Okej. Okay. W dzisiejszym odcinku upieczemy również keks. Mam tu taką mieszankę keksową. Pokażę Wam z bliska.
jedną taką bardziej gdzieś pomarańczową, więcej chyba jest tej skórki pomarańczowej. Druga to jest taka bardziej limonkowa. O, w ten sposób wygląda. Tak? Nie tak, tak. Mhm. I znalazłam sobie przepis na keks. I spróbujemy upiec w takiej małej keksówce. Ja mam chyba, dodajmy mi się, że mam taką kolankę keksową. Myślę, że taki kawałek ciasta się sprawdzi nam na niedzielę. Zjemy sobie do kawki. Adusia, widzę, że jeszcze myje naczynia. Tak? Tylko córciu, żeby nie cały płyn do naczyń poszedł, dobrze? Na te naczynia. Rosołek nam się gotuje. Agatka, starsza córka, poszła odrabiać sobie lekcje. A my tu w kuchni się rządzimy. Tak? No. Super. A jeszcze zostało 15 minut, niecałe. I nasz keksik pięknie wyrośnięty będzie do wyjęcia. A jeszcze chwilka. No i keks wyjęłam z piekarnika. Wygląda super. Pięknie się prezentuje. Kolor taki ładny, karmelowy. Zaraz przekroimy, jak wygląda w środku. Jeszcze jest ciepły, ale chciałam Wam pokazać, jak w środku wygląda. Chyba mi się nawet uda. Spójrzcie w ten sposób. Może wezmę go troszkę do góry. Wygląda pysznie. Może jeszcze go poleję polewą. Nie wiem, jeszcze się zastanowię. Mam taką gotową polewę z Delekty mleczną. Ja nie lubię gorzkiej czekolady, tylko mleczną. Ale to jeszcze pomyślę. Spróbuję ten kawałek, czy to jest bardzo słodkie, niesłodkie. Jak będzie mało słodkie, to skorzystam z tej polewy.